W tym filmie zobaczymy, że wzór, który otrzymaliśmy w poprzednim filmie na pole trójkąta, czyli to jest ten wzór, taki skomplikowany, można przekształcić do postaci, w której będzie widać, że jest to wzór Herona. Ten wzór Herona jest taki symetryczny, widać, że te boki trójkąta występują kompletnie symetrycznie, prawda? A, B i C. No tutaj ten wzór nie jest symetryczny, na przykład A jest... Jeden z boków jest poza pierwiastkiem, tu jest akurat jakoś taka kombinacja, więc na pozór on nie jest symetryczny. Prawda? Tutaj jak A, B i C zamienimy rolami, no to nie zmieni nam się pole. Prawda? Natomiast tutaj tak. Znaczy tutaj też nie, ale na pierwszy rzut oka właśnie nam się zmieni. Wobec tego teraz przekształcimy ten wzór do takiej postaci i pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to włączymy to jedna, druga A pod pierwiastek. Czyli zaczniemy od tego, że jedna, druga A, no to jest pierwiastek z A kwadrat przez 4. Czyli zajmę się teraz tym, co, czyli pod pierwiastkiem będziemy mieli tak. A kwadrat przez 4 razy C kwadrat minus A kwadrat minus B kwadrat plus C kwadrat przez 2a do kwadratu. O, to jest wyrażenie, które mam pod pierwiastkiem, no i ja teraz chcę doprowadzić to wyrażenie do takiej postaci. Dobrze, czyli tak, no najpierw sobie pomnożę. Tutaj będę miał a kwadrat c kwadrat przez 4 minus a kwadrat przez 4. A tu może tak, to jest ułamek do kwadratu, wobec tego napiszę oddzielnie licznik do kwadratu. Do kwadratu i mianownik. A mianownik do kwadratu to jest 4a kwadrat. Dobrze, i teraz widzę, że a kwadrat tutaj nam się skraca. Czyli przekształcamy to dalej. I tu mam teraz tak, a kwadrat c kwadrat przez 4 minus a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat do kwadratu przez 4 razy 4, napiszę 4 do kwadratu. Dobrze, i teraz pierwszym krokiem zauważam, że tu mam różnicę kwadratów i korzystam z takiego wzoru na różnicę kwadratów, czyli x kwadrat minus y kwadrat to jest x minus y razy x plus y. Prawda? Tu mam a, czyli tu mam kwadrat, czyli to zapisuję jako ac dzielone przez 2 minus a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat podzielone przez 4 razy ac przez 2 plus, prawda? Plus a kwadrat minus b kwadrat plus c kwadrat przez 4. Dobrze, i postępujemy dalej. No tutaj może sobie sprowadzę do wspólnego mianownika, tak? Czyli pierwszym krokiem będę miał 2, to będzie 2ac, 2ac, no i teraz mam minus i teraz piszę to na jednej kresce ułamkowej, czyli mam minus a kwadrat plus b kwadrat i minus c kwadrat przez 4. Tak, to jest mój nawias pierwszy. W nawiasie drugim robię to samo, to jest 2ac plus a kwadrat, tutaj może zamienię kolejność, plus c kwadrat i na końcu jest b kwadrat i to wszystko jest dzielone przez 4. Teraz popatrzmy na ten kawałek tu, prawda? Pamiętamy, że a plus c do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ac plus c kwadrat.
kwadrat. Czyli tutaj rozpoznaję właśnie to. Czyli tu mam tak a plus c do kwadratu minus b kwadrat. I tu mam przez 4. To jest pierwszy nawias. Zobaczmy tutaj, a drugi zapiszę w podobny sposób. Mianowicie zapiszę tak. B kwadrat i tu mam minus i napiszę w nawiasie, prawda? Minus a kwadrat minus 2ac wtedy będzie, prawda? Bo tu jest minus a kwadrat plus c kwadrat. O. Prawda? Teraz to, co jest tutaj, to jest inna forma tego. B kwadrat jest ze znakiem plus, potem jest minus a kwadrat plus 2ac minus c kwadrat. I teraz patrzę sobie na to, no i widzę, że to jest a minus c do kwadratu. Tak? To jest a kwadrat minus 2ac plus c kwadrat. Wobec tego tutaj mam tak. B kwadrat minus a minus c do kwadratu przez 4 razy a plus c do kwadratu minus b kwadrat przez 4. I teraz dostrzegam, że w tych dwóch nawiasach znowu mam różnicę kwadratów, czyli używam jeszcze raz tego wzoru na różnicę kwadratów. Równa się. Może teraz tak. Czyli najpierw mam tak. B minus i to, co w nawiasie, może jeszcze użyję nawiasu, a minus C. Tak. To jest to minus. Potem jest razy B plus ten nawias. No i 4 to jest 2 razy 2, więc ja może tu wpiszę podzielone przez 2 i tutaj podzielone przez 2. Dobrze, i dalej tu znowuż mam różnicę kwadratu, więc jeszcze raz mam a plus c minus b i tu znowuż mam 4, więc wpiszę to jako 2 razy 2. I ostatni nawias będzie, tutaj mam a plus c plus b przez 2. Teraz popatrzmy na wzór Herona. We wzorze Herona występuje połowa obwodu. P a plus b plus c przez 2. Otóż to p tutaj, to jest właśnie to. Czyli to jest p, czyli kawałek wzoru Herona odkryliśmy. Patrzmy dalej. Więc może P przepiszę na początku. P. Teraz mam tu B. Wtedy mam minus A plus C będzie. Czyli B plus C minus A przez 2. Następnie jest mam B plus A minus C przez 2. I ostatni kawałek to jest a plus c minus b przez 2. No, chcemy mieć na przykład taki człon p minus a. Co to jest p minus a? Zobaczmy. P minus a to jest a plus b plus c przez 2 minus a. Wobec tego to jest, jeżeli do wspólnego mianownika sprowadzę, to mam a plus b plus c minus 2a przez 2. Wobec tego to jest a plus, nie będzie a, tylko będzie właśnie c plus b minus a przez 2. No i tutaj dostrzegam, że to jest b plus c minus a przez 2. Aha, czyli to, co tutaj jest, ten kawałek, to jest p minus a. Podobnie tutaj mogę to napisać jako a plus b plus c minus 2c przez 2. No to jest to samo. I
Tutaj mogę to napisać jako a plus b plus c minus 2b przez 2. I tutaj rozpoznajemy, że to jest, jeszcze raz, to jest p minus c, a ten wzór, ostatni czynnik, to jest p minus b. Wobec tego, co dostajemy? Czyli to, co było pod pierwiastkiem, prawda? Cały czas przekształcamy wyrażenie, które jest pod pierwiastkiem. No to co nam zostało? Zostało nam tak. P razy P minus A razy P minus C i razy P minus B. No i to uporządkujmy jeszcze raz. To jest P, P minus A, P minus B, P minus C. A więc to wyrażenie, które jest pod pierwiastkiem, jest dokładnie tym samym wyrażeniem, które mamy we wzorze Herona, czyli rzeczywiście nasz wzór, czyli stąd pole, równa się pierwiastek P, P minus A, P minus B, P minus C. Zatem nasz wzór po przekształceniu ma dokładnie tę samą postać jak wzór Herona, czyli to jest wzór Herona po prostu, tylko w takiej postaci trudniejszej do zapamiętania, a to jest taka postać, którą łatwo zapamiętać.